Zaczynamy od Dni Raciborza. W czerwcu jest taka sztandarowa impreza rozrywkowa w mieście. Czy pan kojarzy zespół Kult, taki Kazik Staszewski? Tak. Okej. Jest pan fanem? Nie. To ma być gwiazda główna Dni Raciborza. Rozumiem, że jeżeli pan nie jest fanem, to niespecjalnie się pan tym cieszy. No, nie za bardzo. A co by pan chciał zobaczyć na Dniach Raciborza? Nie wiem, nie mam pojęcia. To nie jest takie istotne, rozumiem. Tak, a na przykład disco polo? Coś z takiego gatunku? Też nie za bardzo. To nie, nie. Ale to bardziej klasyka. Ale chodzi panu o muzykę, tak? Tak, tak. O, przepraszam. Okej. Z muzyki. No, jakieś dyskotekowe zespoły, ale niekoniecznie disco polo. Rozumiem, takiego, rozumiem. Nie? Ale ten Kult to rozumiem, no, nie jest może pan... może być jeszcze. Dużym... Nie jestem fanem, ale niektóre po prostu ich piosenki mi wpadają w ucho. A co pan powie, bo jest taki pomysł, żeby biletować Dni Raciborza, żeby bilety na Dni Raciborza zostały wprowadzone, 20 zł stawka. Czy to jest dobry pomysł, żeby za imprezę plenerową miejską z podatków zrobić ją w oparciu o bilety? Myślę, że nie. Bo... bo po prostu ludzie nie przyjdą na to. I teraz co są Dni Raciborza? No nie bardzo. Taka impreza plenerowa tutaj w mieście, która skupia w latem, przyjeżdżają zespoły. Mhm. Czy pan zna zespół Kult? Nie, nie znam. Nie słyszał pan w ogóle? Kazik Staszewski? Nic takiego. Też nie. Mhm. Ale czasami uczestniczy pan w takich dużych festynach, jakichś imprezach plenerowych, z koncertami? Bardzo rzadko, bo to nie mam po prostu na to czasu. Okej. Okay. Jakby można było spytać o taką opinię, impreza plenerowa, miejska, gdzie występuje na przykład jakiś znany zespół, biletowana, z impreza miejska, czyli taka z pieniędzy mieszkańców, ale za biletami. Czy pan sądzi, że to jest dobre rozwiązanie? Czy pan się spotkał w ogóle z takim rozwiązaniem, że na taką imprezę trzeba zapłacić bilet? No, wie pan co, no, moim zdaniem to byłby dobry akurat pomysł, jakby taki lepszy zespół, ale żeby za ten bilet płacić, no, jakby to był jakiś bardzo popularny zespół, to czemu nie, nie? Żeby to szło w parze, tak? Tak, że tak, cena, tak, ale też jakość, znany zespół. Tak. To wtedy myślę, że po prostu to byłoby atrakcyjniejsze i, no, i lepsze, nie? Więc ja myślę, że to jest akurat dobry pomysł. Tego zespołu Kult Kazik Staszewski pan... Nie, to nie kojarzy, naprawdę. To nie pana jakby nie. Klimaty. Mhm. A kogo by ewentualnie pan chciał zobaczyć na takiej dużej miejskiej imprezie plenerowej, nawet za bilety? No nie wiem, no wymienić angielskich czy polskich twórców. No wie pan, no ja wolałbym tych angielskich, nie? Ale z tych polskich to... No na przykład raperzy, nie? Tam na przykład BDS. Okay. Takie, no takie bardziej... Takie, i wtedy byłby pan skłonny zapłacić bilet? Jestem skłonny zapłacić i nawet mogę przyjść, nie? Bo to jest o wiele lepsze niż takie mniejsze znane zespoły. No, moim zdaniem to by się bardziej przyjęło. Pani zna Dni Raciborza, taką dużą imprezę miejską? Tak, znam. Bywa pani? Pewnie, że tak. Rozumiem, że cieszyła się pani z poprzednich. Tak. Zapamiętała pani jakieś występy ostatnio? No teraz był Piasek, prawda? Było super, naprawdę. Okay. I to tam jeszcze było, już nie pamiętam jak za bardzo, ale... Ale chodzi pani i podoba się pani ta formuła. Tak. Czy pani zna zespół Kult, Kazik Staszewski? Tak, znam. To jest zapowiadana gwiazda tegoroczna. Pójdzie pani na koncert? No, na pewno, że tak. Co pani myśli, gdyby ta impreza miała być biletowana? Do tej pory Dni Raciborza były darmowe, a ta impreza ma być biletowana. Cena prawdopodobnie wyniesie około 20 zł. Czy to jest dobry pomysł? Pani jest tutaj z gromadką pociech. To jest niedobry pomysł, bo nikt nie przyjdzie, prawda? Tak było bardzo dużo ludzi, a teraz nikt nie przyjdzie. No 20 zł za jedną osobę, no to trochę nie halo. Rozumiem. Impreza miejska powinna być darmowa, tak jak do tej pory, bo to się sprawdza, ludzie się bawią. Zamek Piastowski, bo podobno ma być to lokalizacja Dni Raciborza, już nie Plac Długosza, nie Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji, tylko Zamek Piastowski. Co pani sądzi o tym pomyśle? Się nie pomieszczą ludzie, tam jest za mało miejsca. Jednak Plac Długosza to tam było bardzo dużo ludzi, także trochę jakoś tak nie widzę tego. Nietrafione, nie. Także nie wiem, ale z tamtego roku było naprawdę i z poprzednich lat było super na Placu Długosza, także ja popieram to, żeby było na Placu Długosza niż na Zamku albo na Osirze, także tu jest blisko rynek i ten, także... Fajnie. Popieram tutaj Plac Długosza. Czy pani kojarzy Dni Raciborza, taką dużą imprezę miejską, tak, która jest latem organizowana? Tak. Czy podoba się pani, czy chodzi pani na Dni Raciborza? Ja nie chodzę. Okej, okay. Ale zna pani ją. Znam, i... Tak. Czy co pani sądzi o tym, bo to jest impreza otwarta, ogólnomiejska, o tym, żeby wprowadzić na tą imprezę bilety, żeby Dni Raciborza były biletowane?
No wie pan co, z tym akurat bym się nie zgodziła. Nie chciałabym, żeby tak było. Ja nie chodzę, ale nie chciałabym, żeby było płatne. Bo? No jakoś tak nie wiem. Nie wiem, to ma być dla wszystkich, a to nie wszystkich będzie stać na to, żeby sobie kupić bilet, więc znowu będzie dla wybranych. Także. Rozumiem. Czy kojarzy pani taki zespół Kult, Kazik Staszewski? Nie, bo to ma być gwiazda tegorocznych Dni Raciborza, ale to tutaj nie. A z gatunku disco polo ma być też jakieś wydarzenie. Czy to by panią zadowoliło, przyciągnęło na Dni Raciborza? Wie pan co, disco polo może i tak, ale, ja nie chodzę także. Okay. Impreza duża, miejska, plenerowa. Podobno w tym roku ma być biletowana. Czy pan słyszał w ogóle i co pan myśli o tym, żeby biletować Dni Raciborza? Absolutnie nie powinny być biletowane te Dni Raciborza, dlatego że, jest to dla, społeczeństwa raciborskiego robione. A to bariera by była jedna? To jest jednak bariera dla, większości ludzi. Ja tam raczej nie chodzę na, na koncerty, bo, jest z reguły dużo ludzi, ale... Ale otwartość tej imprezy to powoduje, że i tak może pan przynajmniej się przysłuchać na chwileczkę, dokładnie, zobaczyć, czy się bawią. Jest... Dokładnie tak. Kult i Kazik Staszewski pan na pewno zna. Czy uważa pan, że to jest dobry wybór na gwiazdę? To znaczy, no, każdy wybór jest dobry, bo, ludzie słuchają różnej muzyki po prostu. Okay. No i myślę, że, Kult również jest dobrą. A jeszcze na koniec, bo nie Rynek, nie Plac Długosza, nie Stadion Osir, ale Zamek Piastowski. To jest nowa arena Dni Raciborza. Czy to jest dobre miejsce na taką imprezę? Raczej nie. Raczej to wszystko powinno się odbywać w centrum. W ogóle powinno być, Dni Raciborza powinny być widoczne w całym mieście, moim zdaniem. A nie takie schowane trochę? Nie takie schowane na uboczy, tutaj jakby ktoś się chciał skryć po prostu z całą imprezą. W tym roku ma być gwiazdą Kult, Kazik Staszewski. Czy pani kojarzy grupę, zespół? Tak, kojarzę. Poszłaby pani? Poszłabym, tak. Po raz pierwszy w historii Dni Raciborza ta impreza ma być biletowana. Cena biletu może skoczyć do 20 zł. Czy to jest pani zdaniem dobry pomysł, żeby biletować Dni Raciborza, taką do tej pory otwartą imprezę dla wszystkich mieszkańców? Znaczy zawsze nie było, że można, było za darmo, nie? No. No to żeby tak zostało lepiej. No okej. Tak. Już tyle lat tak było, niech zostanie. Do tej pory Dni Raciborza były organizowane właśnie w centrum. Teraz jest pomysł, żeby Zamek Piastowski obsadzić Dniami Raciborza. Co pani sądzi o takim rozwiązaniu? Nie, lepiej niech zostanie jak było. Jednak tutaj w centrum.